Równość, wolność, braterstwo. To hasła Francji i francuskich igrzysk olimpijskich. Tylko ostatnio pojawia się pytanie, czy ta równość nie przybiera zbyt dziwacznych form. Pytają o to szczególnie bokserki, które na ringu stają naprzeciwko zawodniczek, które podobno mają męskie chromosomy. Partnerem głównym kanału Zero jest rocketjobs.pl, portal z tysiącami ofert pracy. Wejdź i zacznij zarabiać więcej. Partnerem kanału Zero jest STS, Game Changer, dwa gole przewagi i kasa na koncie. Partnerem programu jest SFD, producent All Nutrition Fit King Delicious. Bądź najlepszą wersją siebie. Zamieszanie w kobiecym boksie ostatnio nabiera tempa. Prasa i kibice wzięli sobie szczególnie na celownik dwie zawodniczki z Igrzysk w Paryżu i jest to Algierka Iman Kelif i Lin Yu z Tajwanu. Pojedynek Kelif z Włoszką Angelą Carini wzbudza emocje nawet u włoskich polityków z wicepremierem Matteo Salvini na czele, który powiedział, że świat sportu kobiecego się kończy. No ale oczywiście też dużo na ten temat piszą dziennikarze wszystko przez to, że te dwie zawodniczki zostały zdyskwalifikowane podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w boksie, które odbywały się w New Delhi. No a jednak tutaj brylują na paryskich arenach. A czemu zostały zdyskwalifikowane? No zdaniem międzynarodowej federacji bokserskiej miały zdecydowanie zbyt wysoki poziom testosteronu, a także, jak mówi prezes tej federacji, miały chromosomy X i Y, czyli męskie. Tego samego testu płci nie przeszła oczywiście też właśnie zawodniczka z Tajwanu. Jej trener twierdzi, że jest to absolutnie absurd, a ona sama z kolei mówi, że jej wygląd to jest efekt wygody i oszczędności czasu. I would say I've always... Powiedziałabym, że zawsze byłam sobą, ale będąc sportowcem, żeby osiągnąć dobre rezultaty, chciałam spędzać więcej czasu w ringu. Kiedyś nosiłam długie włosy. Ale mogłam wtedy nie mieć czasu na odpoczynek pomiędzy treningiem porannym a popołudniowym. A jak można ciężko trenować bez odpowiedniego odpoczynku? Sytuacja nie jest aż tak jednoznaczna, jakby się mogło wydawać, bo... Oczywiście pojawia się to oczywiste pytanie. Dlaczego, skoro Międzynarodowa Federacja Bokserska uznała, że te zawodniczki biologicznie nie są kobietami, to dlaczego MKOL dopuszcza je do e, kobiecych e, zawodów? No ale tutaj trzeba wejść e, w, trochę w przeszłość i przypomnieć, że e, Federacja Bokserska jest skonfliktowana z MKOL-em. Co prawda, powód tego konfliktu jest zupełnie inny, bo MKOL twierdzi, że Federacja e, Bokserska ma zbyt bliskie związki z rosyjskim. Gazpromem i dlatego została wykluczona. No ale też trzeba przyznać, że to nie jest powód, żeby nie uznawać ich badań. Sam MKOL z kolei wydał oświadczenie, w którym jest napisane, że wszyscy sportowcy biorący udział w turnieju bokserskim w Paryżu przestrzegają zasad kwalifikacyjnych do zawodów, a także wszystkich obowiązujących przepisów medycznych. Mimo to walcząca już wcześniej z Algierką zawodniczka z Meksyku pisała w swoich mediach społecznościowych, że ciosy bardzo mnie bolały. Nigdy przez 13 lat uprawiania boksu nie czułam się w ten sposób, nawet wtedy, gdy miałam sparingi z mężczyznami. I z jedną, i z drugą zawodniczką mogą się na ringu zmierzyć nasze reprezentantki podczas tych igrzysk. I tak właśnie w kategorii 57 kg naprzeciwko U-Ting może stanąć nasza Julia Szeremeta, a z kolei w kategorii 66 kg na Kellyf może trafić Aneta Rygielska. Ale jest też przypadek zupełnie odwrotny. Bardzo warty odnotowania, bo w ogóle boks kobiecy na tych igrzyskach warto obserwować, choćby od tej strony. Zawodnik z Filipin, Hergi Bakiadan, który identyfikuje się jako mężczyzna, będzie brał udział w tych zawodach właśnie wśród kobiet. Sam twierdzi, że nigdy testosteronu nie brał i jest przeciwny braniu testosteronu przez wszystkie swoje przeciwniczki. Czyli jeszcze raz po kolei. Urodził się jako kobieta, identyfikuje się. Jako mężczyzna i startuje na igrzyskach w zawodach boksu kobiet. Proste. Jednak wygląda na to, że po złoto raczej nie sięgnie, bo e, wydaje się być słabszy nie tylko od tych mężczyzn identyfikujących się jako kobiety, którzy startują, ale także od kobiet identyfikujących się jako kobiety, bo proszę Państwa, takie zawodniczki też w Paryżu się pojawiają. No, ale problem nie jest nowy I nie mówię tutaj tylko o tych słynnych, nerdowskich pływaczkach, bo to akurat była głównie kwestia faszerowania zawodniczek przez trenerów y, hormonami. Y, no, ale w takim razie o co chodzi? Chodzi o testosteron, o identyfikację, o chromosomy. No to w takim razie po kolei, o co chodzi z tym testosteronem i jego normami. A więc y, dla kobiet biologicznych jest to norma między pół a 3 nanomole na litr. Pół A3. Natomiast dla mężczyzn jest to norma między 9 a 34, mniej więcej nanomole na litr. Widać różnicę, prawda? A jakie są wyniki tych bokserek? Tego nie wiemy, bo to nie zostało w żaden sposób na razie ujawnione. Ale za to doskonale pamiętamy tę scenę, kiedy Joanna Jóźwik biegła w Igrzyskach w 2016 roku, a przed nią trzy zawodniczki, biegaczki z Afryki, które zgarnęły wszystkie trzy medale. Sama Jóźwik wtedy mówiła, a za nią chyba wszyscy kibice w Polsce, że została okradziona ze srebrnego medalu. Wtedy wygrała Caster Semenia, czyli słynna biegaczka z południowej Afryki której normy testosteronu były przekroczone wielokrotnie. Na pozostałe zawodniczki z tego brazylijskiego podium też jej jakoś specjalnie w tych normach nie ustępowały. No ale po tym, jak te normy zostały już jakoś Wprowadzone oficjalnie Semenia musiała się do tego dostosować, zbijać swój poziom testosteronu, no i w rezultacie przestała osiągać sportowe sukcesy. No i między innymi właśnie o takich sprawach bardzo głośno wypowiadała się była mistrzyni tenisowa Martina Nawratilowa, która mówiła, że no, sport to sport, identyfikacja nie ma tutaj nic wspólnego, liczy się biologia. Go... Nawet chodząc na terapię hormonalną przez rok, niewiele to zmienia. To przecież nie niweluje przewagi, którą się nabyło podczas dojrzewania jako mężczyzna, która się zaczyna w 11-12 roku życia. Gdy widzisz, że chłopcy wystrzelają w górę, rosnąc po kilka centymetrów na rok. I ta przewaga nie znika przecież. Więc ja wszystko rozumiem. Żyjcie swoim życiem najlepiej i najpełniej jak się da. Ale naprawdę nie można mieć wszystkiego. W sporcie biologia ma znaczenie. I to jest po prostu nie fair, żeby rywalizować w zawodach z biologicznymi mężczyznami. No ale ten temat mimo wszystko został aktualny i jest aktualny do dziś. Dwa lata temu e, słynna była historia ze Stanów Zjednoczonych. Temat znowu odżył za sprawą e, pływaczki z Uniwersytetu Pensylwania. Lee Thomas, która przez lata pływała w drużynie męskiej, a potem powiedziała, że identyfikuje się jako kobieta. Na co władze uczelni e, powiedziały, że w związku z tym powinna pływać e, z kobietami. Wygrywała wszystkie zawody, zawodniczki twierdziły, że w zasadzie mogą nawet nie wskakiwać do basenu, jeżeli ona startuje. Sprawa stała się na tyle głośna, że głos w tej sprawie zabrała bodaj najsłynniejsza amerykańska transkobieta, czyli Caitlyn Jenner. Przed tranzycją Bruce Jenner, złoty medalista z Montrealu w dziesięcioboju, który faktycznie ma legitymację do tego, aby mówić i o sprawach zmiany płci i o sprawach sportu. Mówiłam od początku i nadal tak uważam, że nie chcę, by biologiczni chłopcy rywalizowali z biologicznymi kobietami i dziewczętami na arenach sportowych. To jest po prostu nie fair. Od jakiegoś czasu, a od pół roku już wyjątkowo temat wraca ze względu na Lie e Thomas z Uniwersytetu Pensylwania, która była najpierw w drużynie chłopaków kilka lat wcześniej, a teraz pływa jako kobieta. Nie winie linii. Ona gra według zasad, które istnieją. Ale dominuje w tych zawodach. Przeszła męskie dojrzewanie, jej płuca są większe, jej plecy są większe, jej ręce są większe. Ma po prostu ogromną przewagę w pływaniu nad kobietami, i to udowodniła. Przykłady z historii zresztą można by mnożyć, bo było ich sporo. No ale temat warto podjąć po raz kolejny, dlatego że tyle się mówi o tej równości, a nie wydaje mi się, aby ta równość w boksie olimpijskim polegała na równości dostępu do kobiecego boksu i dla kobiet i dla mężczyzn. No bo wtedy o równości samych szans właściwie nie ma co mówić. No i jeszcze taka jedna może refleksja, bo. E, tak się mówiło, że ta cała ceremonia była taka kontrowersyjna. Sami twórcy ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu twierdzili, że nie chcieli szokować, że po prostu chcieli pokazać, jak jest. No i dzisiaj wydaje mi się, że może mieli rację, bo może te kontrowersyjne momenty, o których mówił cały świat, to faktycznie nie było nic szokującego, tylko była to po prostu zapowiedź tego, co nas czeka przez 16 dni igrzysk. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, portal z tysiącami ofert pracy z jawnym wynagrodzeniem. Kopiuj kupony najskuteczniejszych graczy w strefie inspiracji STS. Partnerem programu jest SFD, producent All Nutrition Feeding Delicious, bądź najlepszą wersją siebie. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.